Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i dziś widzimy się ponownie w Guild of Dungeoneering. No i cóż, bez zbędnego gadania, dzisiaj właśnie kontynuujemy nasze przygody wspaniałe wraz z Śnieżną Wiedźmą. Ewentualnie może w ostateczności pokażę wam tego całego mima. O ile kończymy całe Śnieżne Przygody, to właśnie jego postaram się wziąć na pierwszą misję tego całego z tym liczem, pokazać wam jak on działa. Wiecie, żeby po prostu było. Chociaż osobiście jakoś tak mi to nie zachęca, ale dobra, co tu będę marudził. Idziemy tutaj do Sorbay. Bring this mountain down to size. Czyli jakaś wielka walka i prawdopodobnie spotkanie z tym Sorbay. Nadal, jak mówiłem, wiedźmą, której jeszcze nie przerobiłem. I cóż, nadal pozytywna karta na dwie walki. I wyruszamy. Okej. Spójrzcie, kobietki, wygląda na to, że jest tutaj Dungeoneer. Czyli poszukiwacz przygód, coś tego typu. Przemierzacz lochów. Dobra. Czyli musimy ją pokonać. Okej, czyli musimy ją pokonać przez 10 rund, bo ma teraz Stability plus 2. A wiecie, co to oznacza? Jeśli pamiętacie, co oznacza Stupidity 2 dla nas, to wam zaraz przypomnę. Stupidity 2 oznacza mniej więcej tyle, że jeśli, podkreślam, jeśli zawalczymy z nią, w momencie, kiedy ona jakikolwiek Stupidity wyrzuci, a będziemy mieli wszystkie karty, to tym możemy ją po prostu dobić natychmiastowo. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki co skupmy się na tym, żeby wygrać, przy okazji biorąc jak największą ilość fejworu, w tym przypadku 3 fejwory. Wiecie, musimy być naprawdę ostrożni. Teraz tak, łyżka nie, to nie, to zdecydowanie nie. Przez to cały mundane skip. Jeśli myślą, że uda im się to dorwać, trzeba położyć łapy na moim wspaniałym, jakby to najłatwiej określić, wspaniałym, cudownym, unikalnym lodzie, to są w błędzie. Okej, Slash Elemental. Powiem szczerze, że zrobię głupotę, ale ja chcę zaryzykować ze Slash Elementalem. Okej, dwa bloki magiczne. I przemieszanie. To zrobimy tak. W ten sposób on jeszcze raz zrobi to samo. Ja będę mógł sobie spokojnie zarzucić Ice Shield, dajmy na to. Tak, nie jestem może najmądrzejszy, ale znowu zarzucaj z Shielda, bo nie boję się walki z nim. I teraz tak, zarzucę Repela, wiem, że to jest głupie, ale tak. I okej, dwa obrażenia. A my mamy póki co tyle. Dobra, jeszcze raz zarzucaj z Shielda. Teraz tak, dwa obrażenia magiczne i Freeze. Oj, niedobrze. Możemy zdobyć milion favoru za to już teraz, bo 4 łącznie. Ale wtedy zginiemy, więc muszę Ice Shielda znowu użyć. Używamy bloka, używamy tego. Leczymy się. I znowu snowball. Używamy tak. I powoli musimy po prostu się naszykować na to, żeby go pokonać. Czy nawet, dobra, trudno, straciliśmy favora jednego na tym, ale pokonamy go w ten sposób, po prostu, żeby nie było ryzyka. I to jest tak, garnek daje tak, to daje tak, to daje tak. Dobra, wezmę tą szatę. Spada 3 karty, których nie potrzebujemy. Przy okazji, dzisiejszy odcinek będzie o moich 3 ulubionych lodach, czy lodowych sensacjach. Ta, streamerka, nic ująć. Czy musimy też szybko tam dobudować przejście, bo wiecie, nie chcę zginąć. Dobra. Głupie, wiem o tym, ale Ice Shielda rzucamy. Bo akurat z nim to jest takie, że lada moment po prostu się aktywuje u niego wściekłość, będzie bił podwójnie. A więc musimy jak najszybciej nagromadzić okazję, żeby zdobyć tego. A jak to się nazywa? Favora. Niestety zmarnowaliśmy tam. Okej, teraz na równie wyjdziemy.
I no, to tyle by było. Z myśli o tym, żeby zdobyć milion favorów. Niestety. 3 obrażenia. Fokus. Lord Fokus. Tak sobie zażartuję. I też favor powoli zbieramy. I teraz, żeby przeżyć, czy to wystarczy? Nie, nie wystarczy. Kurczę. A, chociaż zobaczymy, może? Nie, no wystarczyło. Sprytne, sprytne. I teraz tak, o, to jest zdecydowanie dobre. Więc bierzemy. Okej. Okay. Emulsja z mleka mrożnego jaka. Tylko kilka... tych, jak to się nazywa? Beczek stworzyli minisi i wysłali mi na próby. Zobaczmy, jakie będą, coś takiego gadała. Ale dobra, 7 rund. Powinniśmy dać radę w sumie. Drain. Niedobrze. Niedobrze. W takim wypadku... Okej, to jest mundane, więc muszę być ostrożny z tym, co robię. Zacznijmy od E. Nie wydaje mi się, żeby, wiecie, był groźny. A chcę jak najszybciej zgromadzić tutaj dużo. Bardzo dużo obrażeń magicznych, żeby naraz zarzucić jednym potężnym, jak to się nazywa, no, jednym potężnym tym, no, gromadzeniem favorów, żeby po prostu mieć go jak najwięcej. I okej, on ile ma życia? 3, 6, 7, 8, mam tutaj 3, 4, no, prawie, na razie jeszcze wstrzymujemy się. Jak najdłużej. Wiem, że jest to głupie, ale tak. Po prostu. Nic zadać, nic, więc musimy mieć tego jak najwięcej. W ten sposób zaraz będziemy mieli też do tego chyba prawie wszystkie karty. No i tutaj, ile my tego nagromadzimy, to po prostu. Super. O, smutne. Tym razem dostajemy obrażenie. Ale tak, lada moment będziemy mieć wszystkie karty, które po prostu można mieć, więc będzie i tak dobrze. I w sumie po co ja to robię, to ja nie wiem. Ale okej, starczy tego i tak dużo favoru dostaniemy. Więc powinno wystarczyć. 16 favoru, no. No, nie wiem, naprawdę nie wiem, co dodać. Chyba mamy wszystko, co może być potrzebne. Okej, tutaj skipujemy. O. I ty gadałem co dalej o tym. I naprawdę czuję jaka w tym wszystkim. Ja, takie głupie gadanko. A, dobra. Mam tylko tyle, że jeszcze zrobię reroll. Może się uda. Dobra. Sukces. Więc teraz tylko wygrać z tym, a potem mamy już czystą drogę do niej. 3 obrażenia. Niedobrze. I conceal. Czy jakoś tak, więc nie będę widział. Trudno się mówi. Zrobimy to w ten sposób. Avalanche. To jest bardzo niebezpieczne. Ale tak zrobię w ten sposób. Freeze. Dobra, czyli to, co teraz tutaj zrobimy, to musi być naprawdę dobra decyzja. Bo możemy zginąć. Więc tak zrobię. Powinienem chyba w sumie, to było głupie, użyć bloka. Ale trudno. Teraz 4 leczenia przynajmniej wchodzą. W piękny sposób. Snowball. Powiem szczerze, snowballa to możesz sobie rzucać, kolego. Więc tak, dobra robota. Tym razem przeskipujemy snowballa jednak. Kolejny snowball, jak miło. Super. Okej, 4 obrażenia. Co odpowiemy w ten sposób? Trzeba na pewno. Nie, na razie zrobię tak. Winner. Ice Shield. Super. I w ten sposób zbieramy 4 kolejne favory na wszelki wielki, które mogą nas ocalić w walce z nią. Ale jednocześnie wygrywamy. Dobra, nic nie trzeba już brać więcej. Czy to trzeba wziąć, wymienić? Nie, ale i tak to wezmę, bo czemu nie? Okej. Okay. Ten coś chyba jakieś pirackie lody, tym razem najlepsza część to to, że są serwowane w pirackich czapkach, czy coś. Dobra, mniejsza. Nie czytam, co ona mówi. Mój błąd. Nie lubię aż tak bardzo smaku, ale lubi czapkę. I to chyba było... Coś mówię też o tym, że jest bezpośrednio z tego. 1, 2, 3, 4. Dobra, zdążymy. Idealnie. Kiedy ona jeszcze będzie miała streaming włączony?
I teraz ostatnie jest... O. I teraz jakieś tam... Jakieś szamańskie, dżunglowe cośki w czapce szamana. Dziwne rzeczy, co gadają. Okej. Okay. Wow, strasznie mocne. Tak, tak. Dobra. Aha. Dzięki za dołączenie do Sorbet Bay i powiedzcie, jaki jest wasz ulubiony smak w komentarzach i w ogóle wspierajcie mnie na Patronie i w ogóle wszędzie, tak, tak, dobra. Zdążyliśmy zanim skończyła, więc Battle Stupidity 2. I dobra, nie będę na nic czekał. Wygraliśmy, uwierzcie, wygraliśmy. Nieważne co wy tu wymyślicie, wygraliśmy. Wygraliśmy. Ja wam to mówię. Wygraliśmy to. To jest piękne po prostu. Blizzard. Niebezpieczna karta. Okej. Okay. W ten sposób chcesz działać. Dobra. Jeśli ty tak robisz, to ja ci odpowiem w takim wypadku... W sumie... Odpowiem blok. I... to. Okej, okay, wave. No nie podoba mnie się to, co ty tutaj robisz, więc blok, blok. I na dzień dobry zarzucimy w sumie, co, żeby zadać dużo obrażeń, jednocześnie nie przyciągać tej karty ponownie. Boulder. Ice Shield. To ja będę się tutaj przejmował jakimiś takimi głupotami. Okej. Okay. To mogło spowodować, że po prostu przegrywamy. Chociaż nie, dobra, to nic takiego. A więc focus. No, dobra, jednak to nie było groźne. Glacier, nope. Dawaj tu, jakieś, a nie. Blok. Ja tu czekam na, a nie na Glacier i inne takie głupoty. O. Dobra, to jest już wredne. Przygotowali się na to jednak. Więc stracimy całą kartę, niestety. Znaczy, sam rękę. Niedobrze. Ale i tak wygramy. Bezproblemowo. Ale muszę przyznać, że nieźle przygotowali. Zostaniesz anulowany przez to. Well, victory, it being such a fine fleeting thing, is often not to be found. Who knows what horrors the future may bring? So cherish it while it's around. Okej, okay, dobra. Jakaś będzie mi teraz kolejna przygoda. Mózg, który wiedział za dużo. Dam, dam, dam. Po prostu groźne i tyle. Nie wiem, czemu takie głupoty robię. Ale dobra, mniejsza. Pokój trofeów. Musimy oczywiście pokazać piękną kolekcję. Tak jak zawsze. No, patrzcie, jakie ładne. Teraz ona też stała się przeszłością. Podobnie jak inne rzeczy. Wezmę sobie screena już na wszelki wielki. Żeby nie musieć potem się męczyć z tym później na miniaturę. Tak. I cóż, coraz bliżej jesteśmy już sukcesu, więc jej. I przy okazji kolejna historyjka. Well, the ice cream is real and tastes quite top shelf. It would be a shame, I feel, to keep for oneself. Okej. Okay. Więc cóż, pozwólcie, że trochę przeczytam, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i zaraz powinniśmy... zrozumieć, co, jak i gdzie. No, dobra. A więc historia przedstawia się w ten sposób. Z powodu tego całego Tri-Screama. Sądzi, że jest wspaniały, opisuje go tam na różne sposoby ten nasz główny bohater. I jednocześnie nazywa nonsensem rytuał, w którym go tworzą. I na końcu stwierdza, że musi to wszystkim ludziom przynieść i dostarczyć, by mogli z tego korzystać, tej przyjemności i tak dalej. Oczywiście z wielkie, bardzo dotknięte inflacją ceny. Więc no. Widać, że będzie chciał wykorzystać wszystko i patrzcie, jak tak tutaj widzę to wszystko, to wygląda jakby to jeszcze coś tutaj miało być. Ewentualnie jeszcze tu. Ej, nie wiem, co więcej powiedzieć. No, poza tym, że idziemy. Ponownie. Zemsta mózgów. Mózgi powróciły do miasta. O nie, to się zapowiada niebezpiecznie. Okej. Okay. Godny pożałowanie o poszukiwaczu przygód. Powróciliśmy. Nie pozwolimy ci stworzyć Tri-Screama. O nie. Co tu mamy? Scarce Snow, który jest niestety frail, więc nie dla nas.
Ale dobra, jakoś to ogarniemy. Oczywiście zaczynamy standardowo. Nawet nie ma co czekać, myśleć dlaczego, co, jak, gdzie, kiedy, inaczej. I weźmiemy z nim, zawalczymy. O, musimy tam dojść. O, tylko tyle? Okej. Okay. Szczerze, jeśli tylko tam dojść, to może nie jest aż takie trudne, jak mi się wydawało, ale dobra. A zaczynamy od E, więc jakieś E to takie piękne coś masz, proszę. Znowu E, dobra. Teraz nie ma, przebacz, już tak łatwo, że ci odpuszczę. Znowu E? Okej, nie pamiętam, że masz tyle E u siebie. Cóż... Zróbmy tak, żeby po prostu dostać jeszcze 3. Okej, nawet uda się więcej może wyciągnąć. Tak. Dobra. Z pierwszej bitwy wyciągamy 5. Opłacalne, jak najbardziej. I teraz tu mamy Arcane Fire. Przyjemne, ale nie. Poli albo Wise. Oczywiście, że Wise. Ja muszę zbierać jak najmniej kart, jak najwięcej bonusów. Tutaj niestety już trochę groźniejsze, ale tak, nie ma co się przejmować. Okej. Nie mamy niestety niczego wyjątkowego tutaj, więc zrobimy po prostu Favor of the Frozen. W ten sposób dostaniemy już trochę rzeczy. Oczywiście Ice Shield, Ice Shield. I zbieramy favory, tak jak to mamy w zwyczaju. Tutaj obrażenia będą spore w nas, ale odpowiemy równie dobrze. Dostaniemy 4 favorów i wygraliśmy. Dobra, tutaj Fate Cursed nigdy, nigdy. Blade... skip. E? Dobra, nie do końca ogarniam, co on tam powiedział, ale okej. A teraz zaryzykujemy. Postawimy harpię, a potem tamtego mózga. I zobaczymy, dokąd to pójdzie. Okej, okay. Harpia ma Acid Speed, który zdaje 3 obrażenia, więc jest niebezpieczny, delikatnie mówiąc. Ma też neurotoksynę, która też jest wredna i niebezpieczna, okej. Okay. Ma Headbata. Okej. Okay. I ma też słabsze rzeczy, i teraz tak, czy potrzebujemy więcej tego? Nie sądzę, więc użyjemy zdolności naszej pozwalającej nam się podleczyć. O nie, Restore. Na szczęście Ice Shield w idealnym momencie wskoczył. Robi E, więc teraz kiedy robi E, to możemy użyć tego, żeby utknęła w stanie E. Chociaż widziałem, że można inaczej, to dodamy sobie w ten sposób jednego favora i wygrywamy, nie przejmując się niczym. I teraz czy tu jest coś przydatnego? Może w sumie to nie jest najgorsze, zawsze jakiś lczonka czy coś. Twój lud będzie twoim upadkiem. Strasznie. Wielki mózg powrócił. Wiecie co, nie. Nie potrafię zachować powagi. Wiem, że to może być mój błąd, ale no niestety tak jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie jest dobrze. Zostajemy obrażenia. Bardzo szybko. Na całe szczęście nasz oponent też dostaje obrażenia dosyć szybko. I teraz tak. Zbieramy więcej favorów, które nawet nie wiem po co biorę. Skoro ta misja jest taka łatwa, easy i w ogóle nie ma czym się przejmować. No ale biorę. Więc tak, jak biorę, to biorę. I... zwycięstwo bezproblemowe. Piękne to. Naprawdę, coraz bardziej zaczynam uważać, że ta wiedźma jest wszechpotężna. To mnie można wziąć. Nie ma to różnicy wielkiej, to tak. Mam 15 na 15, więc nie ma co czekać na więcej. I po prostu idź, wiedźmo. To będzie szybkie. Okej. Dziękuję. Here is to you, young Dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? Czy wy to widzicie? Gain plus 1 magiczne obrażenia, kiedy masz początek tury z 5 więcej kart w ręce. To jest po prostu darmowa wygrana dla niej. Jeśli chodzi o tego traita. Naprawdę nie mogę sobie wyobrazić lepszego dla niej. No. I co już, jako że się udało? I tak to tak szybko. Okej. Okay. Night of the Brain Boat. The latest, w sumie to się czyta chyba. Artificial Intelligence. Czyli jakaś walka z mecha mózgiem będzie. Czy mózgobotem? Mniejsza. Idziemy jeszcze z nim zawalczymy i zobaczymy, jak to będzie. Mohohohoho.
Podziwiaj potęgę mojego Brainbota. Okej, muszę trzech takich pokonać. Nie wiem, czy oni są naprawdę coś niebezpieczni, groźni, czy jak? Dobra, pamiętam jeszcze tylko szybko, co pozbywamy się Frostyfingera. Wiem, że to już taki standardzik się zrobił, ale no... Co więcej powiedzieć, no nie jest niczego potrzebny, więc... Zawsze mniej kart. No, żeby nie było, jest to jedno magiczne obrażenie, więc to słabe. Dobra. Czyli wiem, że z jednego favora mogłem go odzyskać. W sumie to mogłem to zrobić, tak. Ale nie pomyślałem, no trudno się mówi. W sumie teraz mógłbym to nie być. Nie, bo to jest start turn, więc to się nie opłaca, nie odzyskam. A tak, zyskam jednego więcej, dobra. To nie ma sensu. To może być ryzykowne, więc pasuje. Nie, dobra. Będę płakał później, ale biorę. Nie przejdziesz przez nie, głupia śniego wiedźmo. Okej, to dopiero teraz świadomię sobie, jaką głupotę zrobiłem. Te mózgi biją głównie magicznie. A tam jeszcze mam potem mózga trzeciego poziomu. Aj, no cóż, favora w takim razie tutaj raczej nie zdobędę. Ale mam nadzieję, że jakąś tą koszulę wymienię przynajmniej. Wiecie, jeśli ją wymienię, to jeszcze jest dla mnie nadzieja. Jeśli nie, to niestety pewnie upadnę na tamtym. Będzie dosyć, że więcej poziomów, to jeszcze co. Dobra, wymieniamy szybko. Szok, jeden magiczny nieblokowalny. Shift, żeby dobrać kartę. Brainwave, okej, to jest... On jest mocny. Okej, mam 5 kart, to już więcej nie będę brał. Bo będę miał te bonusy teraz. Więc jest dobrze. Jest okej. Mamy szansę to przeżyć. Mamy 5 kart, więc wiecie, teraz zawsze będziemy już tylko dostajemy więcej. Jeszcze żyjemy. Tracimy favory. Ale powiem wam szczerze, raczej po to one są, żeby z nich korzystać. Nie mamy jak ich odzyskać, czyli to jest smutne, ale zrobimy w ten sposób, żeby na pewno przeżyć. No i niestety, na zero favoru, ale pokonujemy Brainbota, który był co najmniej bardzo niebezpieczny. Dobra, i teraz opcje takie, albo takie, to będzie zdecydowanie lepsze. Aha. Nawet tam nie czytałem do końca, co tam gada. I dobra, dobra. Więc mam teraz dostęp do wszystkich Brainbotów, nawet nie będę o tym myślał, bo tutaj wszystko się samo zaliczy. Okej. On powiada napędzany neuronowo i jakieś tam inne rzeczy, ten gada po prostu palił te nasze swoje brainboty. Jakby to było nie wiadomo co. A w rzeczywistości to jest nic. Wierzcie mi, to będą słabiaki. Zresztą co już tutaj udowodniam. Niebezpiecznie, jednak nadal pójdę w ten sposób. Leczonko, na spokojnie. Nie będzie favorów może, to jest... Nie ukrywajmy smutne, ale bez nich też przeżyjemy. Możemy teraz łatwo się sfokusować, skoro tak dostaniemy te obrażenia. I jednak odbudujemy trochę bazę fokusów za chwilę. Tylko czy możemy sobie na to pozwolić? Jakich fokusów, favorów? Mógłbym, ale wolnie ryzykować, więc wykończymy go raz, dwa, czymś takim. Piękne. Zdecydowanie lepsze by daje HP. Idź wziąć sobie krzynkę, zobaczymy, czy będzie coś sensownego. Stupidity i jedna rzecz, to zdecydowanie tutaj tak, a tutaj może być zawsze dodatkowy HP. No, to idź teraz na spotkanie Brainbotowi. Idź na spotkanie Brainbotowi, wiedźmo, no idź, pokaż raz siebie grzeczną dziewczynka. Dobra,
Zaczynamy w sposób nie najlepszy. Na całe szczęście widzimy, jaki będzie jego następny ruch, więc wiemy, że po prostu użyjemy sobie tego repela i będzie spokój. Gorzej tylko z tym, co teraz będzie. Chociaż zaraz nadchodzi znowu headbutt, więc nawet się nie będę tym przejmował jakoś wielce. Bijemy go czym się da, w końcu wygramy. No i teraz jeszcze aktywuję ten efekt, co będzie łatwiej, bo wszystkie magiczne obrzeczenia będą jeszcze mocniejsze. No cóż, może nie nagromadziliśmy dużo favorów, ale zdecydowanie możemy to łatwo wygrać. Więc dziękuję bardzo. Kolejny sukces. So many ways to write tunes, to describe such a terrible bruising. I hadn't planned on you beating those goons. I have much more material about you. Losing. 아, co tu dużo powiedzieć. Naprawdę dobrze nam wychodzi. W sumie jest jeszcze czas nawet, żeby spróbować to wszystko. Sharp Wits return. He's back and he's educated. Wrócił i jest wyedukowany. Jest jakie straszne. Ej, na cóż. Wybaczcie to cięcie, niestety. Domownicy, rozumiecie? Ale mniejsza z tym, ruszamy do tego Sharp Wita i zobaczymy, jak to się zakończy. Mogłaś pokonać Brain Boty, ale coś tam więcej, ale wiedział. Musimy pokonać Sharp Wita. Mam na to 8 tur. Jakie to ma rzeczy? Okej. Okej. Jeśli zaskakujemy wcześniej, dostaniemy 3 favory. Nie ma kart jedynek ani dwójek. I cóż, no. Nasz cel jest bardzo prosty. Starczył z nim. Musimy po prostu udać się tam, gdzie trzeba. Pokonać go jak najprędzej. A potem cieszyć się z rezultatu. I zrobiłem błąd. Nie spaliłem swojej podstawowej karty. No cóż. A spokojnie, zrobię błąd już teraz. Biorąc przy okazji... Szczerze co? Jeśli mamy coś mieć takiego sensownego. Ty jesteś chyba niezrównoważony w swojej membranie, czy coś takiego? Oczywiście, że nie interesuje go to, pójdzie na Brain Bota, no to jest takie głupie. Szkoda, że nie mogę im priorytetów zmieniać. W sensie, no, jestem w stanie to pojąć, ale i tak głupie. Dobra. Musimy być ostrożni, jako że walczymy z Brain Botem, który jest, no... co będzie potężniejsze od nas. A my jeszcze favorów nie mamy za bardzo. Więc tak, no... Muszę wykorzystać każdą okazję, jaką mam, żeby tylko móc... z nim wygrać. Dobra, to... Może być głupie, ale będziemy mieć już 5 kart, a wiecie, 5 kart, co u nas oznacza. Więc tak, super. Rappel. Ice Shield. Okej, 3 obrażenia akurat, żeby nas dobić, więc... No! Nie giniemy! Okej. Nie zginiemy, więc... Nope! Dawaj 2 favory, a nie... Okej, teraz... Holy blessed! Mało rzeczy, dużo leczenia, no idealne. Był tylko jeden dzień od mózgowej emerytury, ty potworze. Okej. Będziemy podpaleni w następnej walce, niestety. Okej. Tym się nie przejmujemy. Teraz musimy zrobić tylko najlepsze rzeczy. Arcane 2. Kuszące. Zdajemy smite, ale zyskamy inne fajne rzeczy, dobra. Postawię tu fokę nawet. Nie będę stawiał, wiecie, jakichś potężnych wrogów bardziej, tylko samo sobie kwestia tego, żeby postawić, będzie dobrze. I dobra, zaraz pokonamy Sharp Wita, będzie dobrze. A foka ogólnie też dlatego, że jestem podpalony, więc wiecie. Wolę mieć jak najprościej z tym wszystkim.
aby na pewno nie zginąć. Niedobrze. Nie dostaniemy favora. Trudno się mówi. Na 6 favorach też sobie poradzimy. Sharpie nie może być, wiecie, aż takie pytanie, żebyśmy sobie nie poradzili. Dobra, dobierzemy. A nie, 7 favorów. No i idziemy na Sharpwita. Plus 3 favory, dlatego że zadatkowaliśmy wcześniej. Dużo tego ma, jak widzicie. Ale moja odpowiedź to... No. Tyle w temacie. I teraz zaczniemy od czegoś takiego. Trzeba dostać mi jedną kartę, ale nadrobimy z tą kartę bardzo szybko. Mogę wam to obiecać. Confuse, to będzie niebezpieczne, ale czy możemy to zrobić tak bezkarnie teraz? Dobrze? Tak! Okej, okay, teraz jak to się nazywało? Flash Freeze. Wygraliśmy właśnie. Właśnie to wygraliśmy, widzicie to? O tym właśnie mówiłem. Poczekaj na okazję, kiedy będzie miał jakąś słabą kartę, a potem go zaspam tym. Jeśli masz wszystkie karty, zawsze do ciebie wróci i tak dalej. Mam nadzieję, że te lody zamrożą ci mózg, przegrywie. Rather entertaining display of courage and brutality. But in the long term, will it outweigh a dungeoneer's mortality? Udało się, mamy sukces. Jestem z tego bardzo zadowolony. I patrzcie, mózg w słoiku. Zdrada na śnieżnym szczycie. O nie. Pewnie to chodzi, a zresztą można się spodziewać, że będzie chodziło pewnie o mnichów, których na główny bohater chce zdradzić. Tu mamy jakieś saunę. Miło, mamy saunę, jej. A i saunę nawet postawił gdzieś na przodzie i odblokowaliśmy. Born of the mountain, bred in the wild, sweet sound to the ear of the beholder, a voice I used to hear as a child, I give to you, the yodeler. Yodler. Nie wierzę, nie, ten śpiewak nasz jest wspaniały, ale yodler, serio? Okej, przesuńmy go na coś fajniejszego, a może być taki. No proszę, jednak mam większy sukcesów niż bym się mógł spodziewać. No i... Patrzcie, ile on ma życia, jeszcze więcej. Jakie ma zdolności? Jodl. Auf Wiedersehen, czegoś tak? Nie umiem po niemiecku, a wiem, że to niemiecki był potrafi poznać. Alpine Brew, okej, dwa leczenia, Recycle 2. Das Roar i Hihu. Jeśli otrzymasz plus 1 życia, okej. Okay. I jeśli otrzymasz 3 obrażenia lub więcej w rundzie, ulepsz wszystkie jodle. Okej. Okay. Bo przez to powiada się ciekawie. Ale cóż, no. Mamy 33 minuty. Nie wierzę w ten sukces i co w ogóle, jak to wygląda. A jako, że tyle mamy, no to niestety. Pora kończyć odcinek. I cóż, następnym prawdopodobnie zobaczymy, jak działa Jodler. Zobaczymy, co tu się stanie. Może to już być ostatnie miejsce naprawdę z całej przygody. Może nie. Ja tam nie wiem, a póki co to by było na tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia już niebawem, więc trzymajcie się i hej, hej!